Cześć, witajcie. Przed chwilą wróciłem z kiosku i patrzcie, co mam. Przegląd sportowy, ale nas najbardziej interesuje dodatek do niego, a jest nim skarb kibica na nowy sezon Ligi Mistrzów. Skarb kibica to jest taka gazetka, która wychodzi zawsze przed startem danych rozgrywek i są w niej składy, statystyki, analizy, także naprawdę jest to super sprawa. Każdemu z Was polecam iść dziś do kiosku i sobie tą gazetkę kupić, bo kosztuje ona jedynie 6,50, a więc naprawdę niewiele. Nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłem, ale oprócz kolekcjonowania kart też zbieram takie skarby kibica. No i mam już w swojej kolekcji ponad 50 tego typu gazet. Oczywiście nie tylko z Ligi Mistrzów, ale też z Ekstraklasy, Mistrzostw Świata, Europy czy też Lig Zagranicznych. Albo wiecie co? Poczekajcie chwilę, zaraz wam coś pokażę. Okej, już jestem z powrotem. Tutaj ułożyłem sobie wszystkie moje skarby kibica z Ligi Mistrzów od 2011 roku, a więc po kolei sezon 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, no i ten najnowszy, który wyszedł dzisiaj, 16 na 17. No i myślę, że takie skarby kibica to jest naprawdę super sprawa. No na pewno ktoś z Was powie, że żyjemy w czasach internetu i wszystko można sobie szybko sprawdzić, ale naprawdę Wam polecam takie skarby kibica, bo zawsze jest ten dreszczyk emocji, jak się je czyta. A poza tym, taki skarb kibica to jest naprawdę wspaniała pamiątka po danych rozgrywkach, i tam za rok, czy na przykład za parę lat można sobie go wziąć do ręki, poczytać. Także naprawdę polecam. Okej, także teraz jeszcze na szybko pokażę Wam ten nowy skarb kibica, ale naprawdę polecam Wam go kupić, bo 6,50 to jest niewiele, właściwie tyle co dwie saszetki z kartami, także jest to tanio i naprawdę warto go kupić. Także Wam go szybko pokażę. Mamy odkładkę, na niej mamy trofeum, też mamy dwóch naszych reprezentantów, dwie nasze strzelby wyborowe, Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. No, jednemu z nich się ostatnio ten celownik trochę rozregulował, ale mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Jest też Leo Messi już w swoim nowym imidżu, także lecimy dalej. Mamy tutaj mapę uczestników Ligi Mistrzów, tak to wygląda, naprawdę fajna sprawa. Też tu możecie zobaczyć Legia Warszawa po raz pierwszy od 20 lat, polski zespół w Lidze Mistrzów, naprawdę super. Tutaj w Lidze Angielskiej mamy Leicester i Tottenham, ani mamy Manchester United czy Chelsea, no ale to jest powodowane tym, że się nie zakwalifikowały te drużyny. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na Rosję i tu mamy FK Rostów, a więc debiutanta w Lidze Mistrzów. No i tu mamy różne ciekawe artykuły o Legii, m.in. trio z Barcelony, jest Sergio Aguero, oddam Legii serce, to jest oczywiście Miroslav Radović, który wraca do Legii, bohaterowi eliminacji, a więc wszyscy piłkarze drużyny Besnika Hasiego, ile zagrali mecz w eliminacjach, ile strzelili goli, naprawdę fajna sprawa. Tak to, moi drodzy, dalej wygląda. Dalej mamy Liga Mistrzów, to dla nich wielka obsesja, to jest Real Madryt, czyli przedstawienie tych drużyn, z którymi Legia będzie grała w fazie grupowej. Jest też Borussia Dortmund, też ciekawy zespół, odmłodzony. No i Sporting Lizbona, też będzie ciężko się z nimi grało. Mieszanka wybuchowa, czy pytania o Legię. Polacy w Lidze Mistrzów, oczywiście Robert Lewandowski, nasza gwiazda. Christian Bielik, on zbyt wiele szans na grę w Arsenalu nie ma. Kamil Glik, wiadomo, podpora Monaco. Kapustka z Leicester też zbyt wiele szans na razie nie ma. Igor Łasicki, bardziej taki rezerwowy w Napoli, gdzie mamy jeszcze dwóch Polaków. Tutaj Grzegorz Krychowiak, teraz transfer za duże pieniądze do PSG. Łukasz Piszczek, wiadomo, Borussia Dortmund. Rybus teraz przeniósł się do Lyonu. Wasilewski, nasz weteran z Leicester. No i tych dwóch piłkarzy jeszcze z Napoli, Arek Milik i Piotrek Zieliński. Czekam na mecz z Legią, to jest oczywiście Łukasz Piszczek.
Każdy gol sukcesem. Kolejne ciekawe artykuły. No i mamy już grupy. No i te grupy tak szybko tylko przelecę, ale też Wam polecam wejść na mój kanał, bo tam 2 tygodnie temu nagrałem takie moje typy na fazę grupową Ligi Mistrzów. Także jakby ktoś nie widział, to zapraszam. Mamy grupę A. Pierwsze drużyny PSG Arsenal. Oczywiście składy, wyjściowa jedenastka, postać zespołu, wycena drużyny, siła zespołu. Fajnie to naprawdę wygląda. Basel Udogorec, grupa B. Tutaj mamy również terminarz Ligi Mistrzów. Lecimy dalej. Benfica Napoli, oczywiście z Polakami w składzie. Dynamo Kijów Besiktas. Grupa C, Barcelona Manchester City. Bardzo ciekawy będzie pojedynek tych dwóch drużyn. Mönchengladbach Celtic. Grupa D. Bayern Lewandowski, Atletico Griezmann, też ciekawy pojedynek tych dwóch drużyn, dwóch zawodników, PSV Rostów, a więc ten trochę sensacyjny debiutant. Grupa E, tutaj mamy CSKA Bayern, Tottenham Monaco, a więc bardzo wyrównana grupa. Grupa F, a więc nasza polska grupa, Real Madrid, wiadomo, triumfator z poprzedniego sezonu, Borussia Dortmund, bardzo groźna drużyna. Tak samo Sporting, no i mamy Legię Warszawa, postać zespołu, jakże mogłoby być inaczej, Michał Pazdan tu się znalazł, no jestem ciekawy, czy w ogóle Legii uda się zdobyć jakieś punkty w tej Lidze Mistrzów, no zobaczymy, zobaczymy. Grupa G, oczywiście Leicester, Polacy też w składzie, postać zespołu Riyad Mahrez, no wiadomo, Leicester sensacyjny mistrz Anglii, Porto, klub Brisz, Kopenhaga. No i ostatnia już grupa H, Juventus, Sevilla, Olympique Lyon oraz Dinamo Zagrzeb. Liga Mistrzów, ciekawostki. A więc mamy tu kilka takich ciekawostek, o których nawet ja nie wiedziałem. Także naprawdę fajnie, polecam Wam to poczytać. Robert Lewandowski: wierzę, że kiedyś wygram Ligę Mistrzów. To będzie wspaniałe uczucie. No i mam nadzieję, że być może w tym sezonie właśnie uda mu się to marzenie spełnić. Tu mamy tabelę wszechczasów Ligi Mistrzów od 92 na 93 sezon. Na pierwszym miejscu Real, na drugim Barcelona, na trzecim Bayern, a więc te trzy największe firmy. Najwięcej występów w Lidze Mistrzów Iker Casillas, no wiadomo już legenda. Najlepsi strzelcy: Cristiano Ronaldo 93, Lionel Messi 83. Także jak Ronaldo strzeli w tym sezonie 7 goli, no to będzie już miał 100. Także naprawdę niesamowite osiągnięcie. Tu mamy: tyle zarobiły kluby w Lidze Mistrzów w poprzednim sezonie. No i moi drodzy, tak to już wygląda. A więc tak na szybko Wam pokazałem ten skarb kibica, ale naprawdę każdemu z Was polecam iść do kiosku i sobie tą gazetkę kupić, bo jak widzicie 6,50 to jest naprawdę niewiele, tyle co kosztują dwie saszetki z kartami, a więc a nawet niecałe, także bardzo tanio a myślę, że taką gazetkę warto mieć, także tak ten odcinek wygląda. Ja Was zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.